Witajcie, drogie panny, na czytaniu na wiosnę. Myślę, że to będzie czytanie, w którym coś mogę wam podpowiedzieć, wskazać, ale ono w żadnym wypadku nie jest wyrocznią. Mówię o energiach, które są blisko, do uchwycenia. Tutaj są przekazy od wszechświata, właśnie jakieś wskazówki, które was na coś otwierają, pomagają wam w czymś. Więc miejcie otwarty umysł i serce, jak tego słuchacie. Oczywiście czytania osobiste są bardziej precyzyjne, wchodzą w coś głębiej, mówią o konkretnych bardzo waszych sytuacjach, ale myślę, że tym czytaniem też czymś wam pomogę. I tutaj właśnie spośród moich kart energii jest energia kosów, które są rodziną, wspierają się, pomagają sobie. I tu właśnie jest jakiś taki młody kos, który chce wystartować do życia, który nieśmiało zaczyna śpiewać. I wtedy ojciec mu tłumaczy, że ten śpiew musi wychodzić z piersi, z dumnej piersi. Trzeba ją wypiąć do przodu, żeby ten głos wyszedł. I to jest pieśń życia, to jest pieśń radości, to jest zadowolenie z siebie, to jest chwalenie się swoim głosem, talentem. To jest zauważenie, że za pomocą właśnie tego talentu mogę zrobić coś więcej, powiedzieć coś więcej, rozśpiewać światu o czymś. I właśnie taka energia tej wiosny jest dla was. Będziecie być może o czymś sami siebie przekonywać, bo czuję tutaj duże zmęczenie, czuję tutaj właśnie dużą pracę nad czymś, wspieranie czegoś, kogoś być może. Być może tutaj jest jakaś choroba w rodzinie, jest jakaś trudna sprawa, w której uczestniczycie, wspieracie właśnie kogoś, szukacie sposobu na to, żeby komuś pomóc, żeby znaleźć rozwiązanie. I myślę, że w jakiś sposób cierpicie i obciążacie siebie samych za to, że tego rozwiązania jeszcze nie ma, że trudno je znaleźć. Myślę, że obciążacie siebie samych za coś, co nie jest do końca wasze. Bo właśnie to, że czekacie z czymś, że jesteście cierpliwi, że bierzecie coś do siebie, na siebie, to nie jest rozwiązanie niczyich problemów. Na pewno nie waszych. Wspieranie jest czymś innym niż branie odpowiedzialności za kogoś. I myślę, że tutaj to wasze wspieranie wykracza poza ramy, poza wasze możliwości i wy zaczynacie nad tym pracować też ze sobą. Pozwalacie sobie na odpoczynek, na zetknięcie też się w sobie z tymi trudnymi sytuacjami. Pozwalacie sobie tym wszystkim na życie, bo czuję tutaj takie otoczenie czymś, co jest trudne, otoczenie czyimś cierpieniem i współcierpienie, współodczuwanie, bo też tutaj jest energia króla kielichów na końcu, to jest właśnie taka ogromna empatia, ale też tutaj czuję duży ciężar, który dźwigacie na plecach. Więc myślę, że tutaj należy zauważyć, że to nie jest wasz ciężar, że możecie współczuć, że możecie kogoś trzymać za rękę, może to jest ojciec, może to jest przyjaciel, ktoś bardzo wam bliski, ale nie pomagacie mu jak jakiś ciężar dźwigacie za tego kogoś.
Ja mówię tutaj o bardziej takim psychicznym ciężarze, o takim czymś z głębi tego kogoś. To nie wy jesteście przyczyną czyjegoś nieszczęścia, ten ktoś być może to poczucie nieszczęścia ma w sobie i trzeba temu komuś powiedzieć, że się go kocha, że się go rozumie. Ale nie można przeżyć tych trudnych rzeczy, przepracować za tego kogoś. I tutaj jest właśnie taka transformacja, takie przetworzenie czegoś w sobie, zrozumienie i zakończenie, i ułożenie, i rozmowa, i oczyszczenie. I właśnie to jest klucz. To jest odkodowanie czegoś, to jest odtajemniczenie być może, porozmawianie o czymś ciężkim, z tym bliskim kimś, być może też ze sobą samym i znalezienie tego właśnie klucza do siebie, do tego kogoś, to jest ta pomoc właśnie, taka bardzo terapeutyczna, ale to jest zaprzestanie brania odpowiedzialności za coś, czego w ogóle nie macie dźwigać na sobie. To nie jest wasz problem. Wy tylko otulacie, wy tylko mówiąc kocham, jestem, rozumiem, pomagacie, ale czasami trzeba pozwolić, żeby rzeczy zadziały się same. I tutaj właśnie ten Król Kielichów pokazuje takie przepływanie emocji, takie być może przeżywanie czegoś wspólnie, razem, trzymając kogoś za rękę, ale bez takich mocy, które pomagają wziąć ten ciężar właśnie na siebie, to dźwiganie jest już nadmiarowe i wy ten ciężar zrzucacie, oddajecie, rozumiecie, że obciążając siebie sami nie przysparzacie, że ten ciężar jest mniejszy, a sami nie dajecie rady. Więc tutaj ja czuję, że to jest właśnie moment, w którym zauważacie, że najlepiej będzie coś odpuścić, coś zakończyć, czemuś dać przepłynąć, coś zostawić i nie dać siebie więcej obciążać czymś, nie dać siebie ranić. To jest czas zamykania, zakończania. Tutaj są dwie dziesiątki, zobaczcie, 10 buław, 10 mieczy. I tutaj jest energia śmierci, która też oznacza koniec. A jednocześnie obok jest as mieczy, który właśnie pokazuje nowy początek. Bez zamknięcia jakichś starych spraw, które są trudne, które oznaczają właśnie ten taki niewypowiedziany ciężar i ból. Bez zamknięcia tego nie da się rozpocząć. Na nowo, inaczej. To jest klucz do was, do dalszego życia, ale też do wszelkich interakcji z innymi, do przyjaźni, do relacji. Tutaj pokazuje mi się w dwóch mieczach jakaś decyzja, która od dawna wymagała podjęcia. Decyzja właśnie o współuczestniczeniu, o byciu, ale na równych zasadach. Nie z obciążeniem, nie z poczuciem winy. I to właśnie nadmiarowe obciążenie, to jest coś, co ja tutaj bardzo odczuwam. To jest takie poświęcenie dla kogoś, żeby ktoś mógł na przykład właśnie wystartować, żeby być może to młodsze pokolenie miało lepiej. Może tu chodzić o dzieci, o wnuki, ale nie można robić tego kosztem
tak ogromnym kosztem siebie, bo ten koszt jest za wysoki, bo to jest rezygnowanie z siebie. Być może tu chodzi o pomoc rodzicom. Tutaj chodzi o jakąś bardzo mocną więź, ale też współcierpienie, współuzależnienie od tego, co czują i myślą inni. I ten as, as mieczy mówi o innym sposobie myślenia, o zakończeniu starych spraw i wejściu w nowe relacje w inny sposób. Tu jest rozmowa, tu jest prawda, tu jest klarowność sytuacji. Być może tak zwane ostre cięcie, które odcina stare, trudne, ciężkie zobowiązania, ale nie oznacza braku miłości, bo jesteście pełni współczucia. Tutaj jest pełne rozumienie i tutaj też macie wsparcie. Tu jest ktoś, kto was trzyma za rękę, kto wam w tym pomaga, żeby umieć coś zakończyć, żeby umieć z czegoś wyjść. Ale jest to proces bardzo wewnętrzny. To jest coś, co musi zajść najpierw w was od środka. To jest coś, co zobaczycie w sobie, że właśnie jest w was możliwość, jest rozwiązanie, jest w was życie. Ta wiosna wam w tym na pewno bardzo pomaga, bo tu będzie właśnie to drgnienie, taka energia. Być może zbyt dużym ukłuciem poczujecie, że dosyć, że już więcej nie dacie rady. Może zbyt wielką odpowiedzialnością, którą ktoś na was nakłada, ale coś będzie tym punktem zwrotnym, co zakończy, co zamknie i otworzy was na nowe. Wcale nie jest łatwo wchodzić w nowe z takim trudem przeszłości. Myślę, że to będzie proces takiego uzdrawiania, uleczania czegoś. Być może tu będą jakieś faktyczne niedyspozycje fizyczne, choroby, które dzięki ogromnej wyrozumiałości wobec samych siebie, ogromnego takiego przytulenia i czułości dadzą się wyleczyć. Ale też wyleczą się jakieś właśnie te stare emocje, te stare rozczarowania, to, co sobie narzucaliście lub czego nie pozwalaliście sobie robić, albo co odpychaliście od siebie i staraliście się nie widzieć, to właśnie teraz wszystko zacznie działać inaczej, bo to zauważycie, to zakłuje, zaboli jeszcze raz, przytulicie to, ukochacie. Pozwolicie, żeby to odpłynęło, żeby to odeszło. I zauważacie siebie w tym wszystkim. Jak jesteście niezwykli, jak jest w was dużo możliwości życia, piękna. I właśnie w tym momencie rozprężacie się, odprężacie się, otwieracie ramiona, otwieracie się na życie, otwieracie skrzydła i chce wam się znowu frunąć. Tu jest zakończenie i jednocześnie odrodzenie. Tu jest też znalezienie sposobu na te stare sprawy. Tylko nie dajcie się już dalej ranić, obciążać i niszczyć. Zadbajcie o samych siebie. Czuję tutaj też taką pozimową depresję. Jakieś takie trudne sytuacje, którym ulegliście, daliście się temu pochłonąć. To jest dobry czas dla wielu, żeby właśnie wyruszyć w przyrodę, w naturę, żeby posłuchać śpiewu ptaków, żeby przytulić się do drzewa, żeby poczuć te soki natury, to tchnienie życia,
To jest też czas, żeby może skonsultować się z terapeutą, żeby ktoś nam pomógł, bo dłużej nie można tkwić w czymś, co jest tak ciężkie i trudne. I wy znajdujecie rozwiązanie, bo ten klucz, który tutaj jest w asie mieczy, jest właśnie rozwiązaniem. Jest znalezieniem sposobu. A ten król kielichów to jest wspieranie. To jest być może osoba, która jest z wami, jest przy was i można ją poprosić o wsparcie i pomoc. Więc reasumując, wiosna jest dla was czasem wychodzenia z jakiegoś kryzysu. Jest zamykanie starych, trudnych spraw. Jest danie sobie prawa do życia, do miłości, do nowych rzeczy, które na nas czekają. Mam nadzieję, że to trudne czytanie będzie wskazówką, żeby coś zostawić, coś opuścić. I wyruszyć do życia, do świata, do wiosny. I poczuć też tę dumę z siebie, że właśnie wy to postanowiliście, że wy do tego momentu doprowadziliście, że to wszystko było potrzebne, żeby teraz to nagle zrozumieć, zrzucić i pójść dalej. Wszystkiego dobrego, drogie panny.